Rzadko myślimy o buddyzmie jako o emocjonalnej religii. Zwłaszcza wczesny buddyzm przedstawiany jest jako skupiony raczej na lewej półkuli mózgu niż na sercu. Jednak gdy przyjrzymy się tradycji, dostrzeżemy, że od samego początku zasilany był głęboko odczuwanym emocjonalnym rdzeniem. Przypomnijmy sobie historię młodego księcia Siddhartha, który po raz pierwszy zetknął się ze starością, chorobą i śmiercią, a także z wędrownym ascetą. Jest to jeden z najbardziej przystępnych rozdziałów buddyjskiej tradycji. Dzieje się tak głównie za sprawą emocji, jakie ogarnęły młodego księcia. Uczuć, które w swej szczerości płynęły prosto z serca. Siddhartha spostrzegł starość, chorobę i śmierć jako coś przerażającego i uznał, że jedyną drogą ucieczki będzie samotnicze życie wiedzione w lesie. Według Aśwagoszy, wielkiego buddyjskiego poety, młody książę miał wielu przyjaciół i członków rodziny, którzy starali się przekonać Siddhartę do zmiany decyzji. Ich argumenty afirmowały życie, a rady były wyłożone w atrakcyjny sposób, jak mądrze zauważa Aśwagosza. Książę jednak zdawał sobie sprawę, że jeżeli podda się ich namowom, to zaprzeczy swojemu własnemu sercu. To właśnie dzięki kierowaniu się swymi najszczerszymi emocjami był zdolny podążać ścieżką wiodącą z dala od powszechnych wartości jego społeczeństwa, a prowadzącą ku przebudzeniu, przekraczającemu ograniczenia życia i śmierci. Nie jest to historia afirmująca życie w powszechnym rozumieniu tego słowa, lecz potwierdzająca coś znacznie ważniejszego niż wartość życia jako takiego. Chodzi o autentyczność wobec głosu serca, pomagającą osiągnąć nieskazitelne szczęście. Moc tych aspiracji oparta jest na dwóch emocjach, zwanych w języku palijskim samuega oraz pasada. Niewielu z nas słyszało o nich, a są to podstawowe emocje obecne w tradycji buddyjskiej. I to nie tylko dlatego, że były źródłem inspiracji młodego księcia w jego misji odnalezienia przebudzenia. Książę, nawet wtedy, gdy stał się już Buddą, to jest przebudzonym, radził swoim uczniom doskonalić te dwie cechy w codziennej praktyce. W rzeczy samej, sposób, w jaki operował tymi emocjami, jest tak bardzo niepowtarzalny, że być może jest to jeden z najważniejszych elementów jego nauki, który buddyzm może zaoferować współczesnej kulturze Zachodu. Poprzez samuega rozumiemy to, co młody książę Siddhartha poczuł, gdy po raz pierwszy zetknął się ze starością, chorobą i śmiercią. Jest to słowo trudne do przetłumaczenia, gdyż zawiera w sobie bardzo szeroki zakres znaczeniowy, co najmniej trzy różne grupy uczuć. Pierwsza, przytłaczające i uderzające uczucie szoku, przerażenia oraz chęć izolacji, które pojawiają się wraz ze zrozumieniem powierzchowności i bezsensu życia, jakie powszechnie wiedziemy. Druga, krytyka naszego własnego samozadowolenia i głupoty za to, że pozwalamy sobie żyć w tak wielkim zaślepieniu. Trzecia, niepokój prowokujący do próby odnalezienia wyjścia z tego nonsensownego kołowrotu. Jest to ta grupa uczuć, których wszyscy doświadczamy w okresie dorastania, jednakże nie ma pojedynczego słowa, którym można by dokładnie opisać te trzy stany. Ten przydatny termin palijski skłania do tego, by przyswoić go w tej sytuacji do naszego języka w oryginalnym brzmieniu, jako samuega. Oprócz dostarczania praktycznego w użyciu terminu, buddyzm ma do zaoferowania także skuteczną strategię postępowania z tymi uczuciami, w obliczu których nasza własna kultura jest bezradna i widzi w nich jedynie zagrożenie. Nie tylko nasza kultura nie jest w stanie poradzić sobie z zagrożeniem, jakie niesie ze sobą uczucie samuega. Opowieść Siddharthy opisuje, jak ojciec młodego księcia zareagował na te odkrycia, ukazując tym samym typowy mechanizm radzenia sobie z tego typu emocjami, powtarzalnymi we wszystkich kulturach. Ojciec starał się wytłumaczyć młodemu księciu, że jego próby zdobycia absolutnego szczęścia są niemożliwe do osiągnięcia. Jednocześnie próbował odciągnąć Siddharthę od obranego celu za pomocą związku z Yasodharą oraz za pomocą innych dostępnych przyjemności zmysłowych. Nie dość, że zaaranżował idealne małżeństwo dla księcia, to wybudował mu także pałace na każdą porę roku, kupił najlepsze ubranie i perfumy, sponsorował nieustające rozrywki oraz płacił godziwe stawki służbie, tak by wkładali w pracę uszczęśliwianie każdej zachcianki księcia przynajmniej pozory radości. Najprościej tłumacząc, działania te miały na celu obniżenie aspiracji młodego księcia, tak by odnalazł on zadowolenie w szczęściu, które ani nie byłoby absolutne, ani nazbyt czyste. Gdyby Siddhartha żył współcześnie na Zachodzie, jego ojciec użyłby nieco innych metod, aby złagodzić niezadowolenie narastające w księciu, włącznie z psychoterapią i wsparciem duchowych przewodników.
Jednak sama istota działania byłaby taka sama. Rozkojarzyć i przytępić jego wrażliwość na tyle, by ustatkował się i stał się dobrze przystosowanym, produktywnym członkiem społeczeństwa. Na szczęście książę był na tyle dalekowzroczny i nieustraszony, by nie wpisywać się w taki scenariusz. Również szczęśliwie urodził się w społeczeństwie, które umożliwiało mu rozwiązanie problemu Samuela, zgodnie z głosem jego serca. Pierwszym krokiem na drodze do rozwiązania tych trudnych kwestii w historii Sidate było napotkanie czwartej osoby w jego podróży poza pałacowe mury, czyli wędrownego ascety pogrążonego w medytacji. W porównaniu z tym, co uznawał za ograniczającą, pełną kurzu drogę życia w zaciszu domowym, książę dostrzegł, że wyjście z domu w bezdomność było jak haust świeżego powietrza. Odczuł, że ta ścieżka ku wolności pozwoliłaby mu odnaleźć odpowiedzi na pytania odnośnie życia i śmierci, pozostając w zgodzie z jego najwyższymi ideałami, w czystości podobnej do wypolerowanej muszli. Emocje, jakich doznał w tamtym momencie, mają jedną wspólną nazwę – pasada. Jest to kolejny złożony zestaw uczuć, które zazwyczaj są tłumaczone jako jasność i spokojna pewność. To dzięki tym przymiotom Samuega nie przemienia się w rozpacz. W opowieści książę uzyskał pełne zrozumienie swego kłopotliwego położenia, a jednocześnie zyskał poczucie pewności, że znalazł skuteczną drogę wyjścia. Wczesne nauki buddyjskie zgodnie przyznają, że powodem naszych kłopotów jest tkwienie w kołowrocie narodzin, starzenia się i śmierci. Co istotne, kołowrót ten sam w sobie nie ma żadnego celu i sensu. Buddyjska koncepcja nauk nie zaprzecza faktom, a także nie chce, byśmy oszukiwali samych siebie, albo byśmy odcinali się od rzeczywistości. Jak ujął to jeden z nauczycieli, buddyjskie rozpoznanie realności cierpienia jest na tyle istotne, że cierpienie uznawane jest w naukach buddyjskich za pierwszą szlachetną prawdę i jest dla nas swego rodzaju darem. Staje się darem w tym sensie, że potwierdza większość naszych najwrażliwszych i bezpośrednich doświadczeń odnośnie rzeczywistości. Doświadczeń, którym wiele innych tradycji religijnych próbuje zaprzeczać. Wczesne teksty buddyjskie starają się uwrażliwić nas na fakt, że prawdziwa przyczyna cierpienia nie leży gdzieś poza nami, w społeczeństwie czy w innej istocie, lecz w nas, w pragnieniu, które ma miejsce w każdym jednostkowym umyśle. Pisma buddyjskie potwierdzają, że istnieje koniec cierpienia, uwolnienie z kołowrotu narodzin i śmierci. Pokazują nam drogę do uwolnienia poprzez rozwój szlachetnych właściwości, które istnieją ukryte w umyśle. Kulminacją tego rozwoju jest odrzucenie pragnień i otworzenie się na sferę, gdzie śmierć nie istnieje. Tym samym jest praktyczne rozwiązanie, wyjście z opresji, które może odnaleźć każda ludzka istota. Jednocześnie jest to rozwiązanie otwarte na krytyczną analizę i nieustanne sprawdzanie. Dowodem jest pewność, z jaką Budda samemu rozwiązał problem Samuega. Jest to jeden z aspektów autentycznego buddyzmu, przyciągający osoby zmęczone nakazami zagłuszania swojej wnikliwości, która wzbudziła uprzednio u nich poczucie Samuegi. Co więcej, najstarsze nauki buddyzmu niosą nie tylko pewność, że można sprostać uczuciom Samuegi. Buddyzm jest także jedną z niewielu religii, która dodatkowo świadomie rozbudza takie uczucia. Praktyczne rozwiązania problemów życiowych wymagają wielu poświęceń i starań. Jedynie silne Samuega powstrzyma praktykującego buddystę przed powrotem do starych nawyków. Stąd wynika zalecenie dla wszystkich podążających drogą Buddy, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, świeckich oraz mnichów, aby zastanawiali się codziennie nad starzeniem się, chorobą, rozłąką i śmiercią. Tym sposobem, wzniecając w sobie poczucie Samuegi, zastanawiają się także nad mocą własnych działań, by Samuega poszła jeden krok dalej, stając się pasada. Istnieje alternatywa dla tych, u których uczucie Samuegi jest tak silne, że chcą porzucić wszelkie więzy społeczne ograniczające ich w podążaniu ścieżką wiodącą ku zakończeniu cierpienia. Buddyzm oferuje zarówno użyteczne źródło wiedzy, z którego mogą czerpać, ale także wsparcie społeczne, zakonną sangę, instytucję, która daje możliwość porzucenia świeckiego życia bez potrzeby marnowania czasu na dbanie o podstawowe życiowe potrzeby. Dla tych, którzy nie mogą porzucić swoich więzów społecznych, buddyjska nauka oferuje sposób na życie w świecie bez konieczności całkowitego zatracania się w życiu światowym. Jest to droga rozwoju szczodrości, moralności i medytacji, które wzmacniają szlachetne cechy umysłu, prowadząc tym samym do ustania cierpienia.
Ten bliski, symbiotyczny związek pomiędzy dwoma rodzajami buddyjskiej społeczności daje pewność, że mnisi nie będą zamieniać się w nieprzystosowanych społecznie outsiderów czy mizantropów. Jednocześnie kontakt z mnichami pomaga świeckim stworzyć właściwą perspektywę w stosunku do tego, co wartościowe, by podtrzymywać swoją własną praktykę. A zatem buddyjskie nastawienie do życia wzmacnia uczucia samego, silne poczucie bezcelowości, kołowrotu narodzin, starości i śmierci i przeobraża w uczucie pasada, godnej zaufania drogi do bezśmiertelności. Ścieżka ta zawiera nie tylko wskazówki, które przetrwały próbę czasu, lecz także instytucje, które wspierają i zachowują te nauki. Tego wszystkiego nasze społeczeństwo aktualnie desperacko potrzebuje. Dążąc do rozpropagowania buddyzmu we współczesnym społeczeństwie, powinniśmy pamiętać, że podstawowym źródłem siły buddyzmu jest jego umiejętność bycia jedną stopą poza popularnymi nurtami, a tradycyjna metafora praktyki buddyjskiej ukazuje ją jako przedostawanie się na drugi brzeg.